omówiliśmy przed chwileczką wędki. A skoro były to wędki do metody typu feeder, match czy też bolonka, potrzebujemy do kompletu dobrego kołowrotka. I tutaj firma Shimano również zaskoczy nas, chociaż raczej nie zaskoczy, bo jest to rzeczą oczywistą, że ma kołowrotki najwyższej klasy. Pierwszym kołowrotkiem, który chciałbym zaprezentować, pokazać dzisiejszego dnia, jest to kołowrotek Super GT4000. Jest to seria kołowrotków na pewno już wielu wędkarzom dobrze znana i dobrze przyjęta na rynku jako kołowrotek trwały, precyzyjny i o znakomitych walorach użytkowych. Kołowrotek ten został delikatnie zmodernizowany, wyposażony w najnowsze osiągnięcia technologiczne firmy Shimano. Tradycyjnie jest to kołowrotek z tylnym hamulcem, z bardzo precyzyjnym, twardym hamulcem. Hamulec walki, tak zwany drag. Osoby, które łowią, nie musimy, doskonale znają walory użytkowe tego rozwiązania, szczególnie łowiąc duże ryby, które mają szybkie odjazdy. Użycie tego typu hamulca walki jest bardzo przydatne. Kołowrotek bardzo lekki, wykonany z materiału XT7. Bardzo lekki, bardzo mocny stop materiału. Jak w większości kołowrotków w tej chwili w firmie Shimano, zastosowano szerokie szpule, co jak wiemy jest korzystne podczas dalekich rzutów, mniejsze skręcanie żyłki, szybciej żyłka schodzi z kołowrotka, a jednocześnie zwijając żyłkę, zbierając wody, mamy możliwość zwijania jej o wiele szybciej. Krawędź szpuli, jest to również taka nowość technologiczna firmy Shimano, jest wykończona w kształcie litery V. To również usprawnia ześlizgiwanie się linki z krawędzi szpuli. To są detale kołowrotka, które wpływają na jakość rzutów, jakość łowienia oraz sposób jego też działania. Przejdźmy teraz do mojej ulubionej serii kołowrotków. Jak każdy z nas, każdy również wędkarz ma coś ulubionego. Czy to są serie kołowrotków, czy też wędek. To są też, to każdy wędkarz jest indywidualistą i ma swoje określone preferencje. Osobiście używam do metody, czy to jest mat, czy to jest feeder, serii Aero. W tym przypadku mamy typowo dedykowany kołowrotek do metody feeder Aero. Charakterystyka kołowrotka, jak widać na pierwszy rzut oka, design. Bardzo nowoczesny design. Wbrew pozorom spotkałem się z opiniami, że są to kołowrotki bardzo duże. Nic bardziej mylnego. Duża w tym kołowrotku jest szpula, która spełnia bardzo istotną rolę w całym kołowrotku. W kołowrotku zastosowano rozwiązanie technologiczne X-Shift, czyli przekładnia, na której jest oparty kołowrotek, chodzi bardzo precyzyjnie. Nie są wyczuwalne żadne bicia. Kołowrotek chodzi wręcz idealnie. Pracuje wręcz idealnie. Rolka zapobiegająca skręceniu żyłki, tak jak jego poprzednik, szpula zakończona w kształcie litery V, która również wzmaga dalsze rzuty, bardziej płynne schodzenie linki z szpuli. No i na co warto zwrócić uwagę? Sposób nawijania żyłki. Idealny nawój żyłki. Od krawędzi do krawędzi, przykładając linijkę, nie widzielibyśmy prześwitu. No i chyba najważniejszą cechą tego kołowrotka jest jego szybkość. Przełożenie jest bodajże 1 do 6, ale to przy jednym obrocie korbki kołowrotek zbiera ponad metr żyłki. Czyli rzucając dużo, łowiąc chociażby podczas zawodu, wykonując dużo rzutów, to ta szybkość jest bardzo cenna i bardzo wskazana. Także ta seria jest naprawdę gorąco polecana jako perfekcyjny kołowrotek do matcha czy też do federa. Tak jak wspomniałem przy poprzedniku Aero Feeder 4000, spotkaliśmy się z opiniami osób, że są to kołowrotki bardzo duże. Firma Shimano
słucha wędkarzy i to, co mówią. W związku z tym w tym sezonie wypuściła kołowrotek nieco mniejszy, wielkości 2,5 tysiąca. Kołowrotek zachowuje dokładnie te same rozwiązania technologiczne, co jego starszy i większy, powiedzmy, brat. Z tym, że jest delikatnie mniejszy, no a jeżeli jest mniejszy, no to i jego waga również spada. Bardzo fajnie te kołowrotki się sprawdzają właśnie między innymi na łowiskach komercyjnych, przy krótkich wędkach, gdzie łowimy nie na dalekich dystansach. Także akurat te kołowrotki, uważam, będą znakomite na tego typu przeznaczenie. Ostatnim kołowrotkiem, który chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, którego, krótko mówiąc, używam, jest to kołowrotek Baitrunner 4000 FA Aero. Jest to kołowrotek najwyższych lotów, można powiedzieć. Tak jak jego poprzednicy, również nafaszerowany nowościami, rozwiązaniami technologicznymi firmy Shimano. Od przykładni X-Ship poprzez rolkę zapobiegającą skręcanie żyłki. Krawędź szpuli, prawda, w kształcie litery V. Jest to powtarzane we wszystkich kołowrotkach firmy Shimano. Po prostu są to rozwiązania, które się sprawdziły i przyjęły wśród wędkarzy. Do czego tego kołowrotka używam? Używam tego kołowrotka łowiąc metodą, ponieważ posiada on tak zwany drag. Spotkałem się, że karpie potrafią brać bardzo dynamicznie, bardzo, bardzo mocno, wręcz porywają wędkę. Rozwiązanie draga pozwala delikatnie odpuścić, powiedzmy, rybie, która odpływa. Po przekręceniu korbką drag zamyka się i przystępujemy do holu ryby. Kołowrotek jest wyposażony w podwójną korbkę, znakomicie wyważona, zbalansowana. O jakichkolwiek, powiedzmy, luzach czy też biciach, to akurat w tych kołowrotkach nie ma mowy. Kolejną ciekawostką, którą wprowadziła firma Shimano, i to się tyczy wszystkich kołowrotków, które dzisiaj prezentowaliśmy, jest nakładka redukująca głębokość szpuli. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jakiś czas temu jeszcze męczyłem się, podwijając stare żyłki i tak dalej, żeby uzyskać odpowiednią ilość żyłki. W tym momencie redukcja głębokości szpuli to jest dosłownie kilka sekund. Zakładamy, bierzemy jedną część nakładki. Ona ma specjalne klipsy. O, proszę zwrócić uwagę, szpula jest wypłycona i przede wszystkim nie wpływa to w żaden sposób negatywnie na nawój żyłki. A jest to przykład chociażby tego kołowrotka, w którym również jest zastosowana taka nakładka. Wszystkie modele, które miałem przyjemność Państwu zaprezentować z całą odpowiedzialnością, polecam na nowy sezon, na sezon 2016. Na pewno Państwa nie zawiodą, a wręcz przeciwnie, przyprawią o uśmiech na twarzy. Yeah.